Znajdujemy się na terenie opuszczonego ośrodka wypoczynkowego w Inowłodzu. Bardzo miły, sympatyczny pan, sąsiad, powiedział mi, jak tędy przejść. Powiedział, że nie ma problemów z wejściem, że tu ludzie chodzą. Więc mam nadzieję, że nie zostanę z tym w żaden sposób wysiudany, że tak powiem. Podobno ten teren należał kiedyś do jakiegoś kuzyna, szwagra czy kogoś takiego, Gomułki. I był terenem wypoczynkowym dla dzieci z łódzkiej filmówki, co ciekawe. W związku z tym ciekawe, co się z tym stało, no bo jednak łódzka filmówka, jak wiadomo, nadal działa, prawda? Więc ciekawe, podobno tutaj przejeżdżały dzieci, nawet grała muzyczka, dzieci i młodzież, grała muzyczka i pani wychowawczyni tych turnusów z Warszawy chciała to kupić 10 lat temu za 10 tysięcy. 10 lat temu, czyli w 2013 roku, 10 tysięcy złotych to już były konkretne pieniądze. Nie? Wiadomo, że dzisiaj to wciąż jest spora kwota, ale zdecydowanie za mała, żeby taką rzecz kupić. Więc tutaj widzimy, że są takie domki. O, właśnie wiatr zamyka i otwiera drzwi. Nie wiem, czy tutaj była stołówka, czy coś innego. Tutaj ten dom spalony, o którym ten sąsiad, ten pan mówił. Podobno celowo właściciel tego terenu podpalił to, ponieważ o ile te budynki tutaj, które w tej chwili filmuję, są w miarę nowe, to znaczy one prawdopodobnie pochodzą z lat 60., 70., 80., jakoś tak. O tyle tamten dalszy budynek, do którego mam nadzieję uda nam się wejść albo przynajmniej dojść, jest zabytkiem. I w związku z tym nie bardzo można z tym terenem nic zrobić, jak pan właściciel zakupił, bym się przeliczył z pieniędzmi, to właściwie nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Natomiast jeżeli zabytek ulega całkowitej ruinacji, tak jak tutaj pożar, no to wiadomo, że wtedy można ten, że to już nie ma żadnej wartości historycznej i można wtedy uprzątnąć ten teren i coś tutaj zrobić innego. Więc to było podobno celowe działanie, podpalenie, kogoś na słowo, żeby podpalić. Tak ludzie robią to dla mnie, to się dla mnie po prostu w głowie nie myśli. No i teraz zobaczmy, spróbujmy wejść. Drzwi są otwarte, jak widać. Nikt tutaj wiatr hula. Zobaczmy, co tutaj jest. Jak widać ten budynek, nie wiem, czy to była stołówka, czy to była prawdopodobnie stołówka, jest już w stanie daleko posuniętego rozkładu. Wiatr hula i otwiera i zamyka drzwi, co oczywiście wprowadza taką nieco atmosferę grozy, ale no, nie przesadzajmy, jesteśmy za dnia, więc będzie sobie tak po prostu, będę sobie te drzwi tak po prostu stukać. Widać tutaj tak, jak to w tej chwili wygląda. No, tu jeszcze coś się zachowało, jakiś wieszaczek taki z taką tapetą jakby się zachował. Tu napis WC, więc tutaj była toaleta. Jak widać, zastawiona teraz stołem. Jeszcze się zachowały oryginalne posadzki z linoleum albo PCW. Pod spodem pewnie było drewno. No i tutaj widać, że są jeszcze toalety. Są pisuary, jest umywalka i są kafelki, o dziwo. Jeszcze nie zabrane, nie ukradzione. Ale cała reszta wygląda, jak widać, tragicznie. Tu lampy były, tak, które też się już całe powłamywały. Całość była tak wykończona. Takie, nie wiem, czy to jest materiał, czy to jest farba. To jest chyba materiał. Takie panele. Także nawet tutaj wąż strażacki był w takiej skrzynce schowany. Widać hydrant. Tu druga sala, dość duża. Tu już oczywiście graffiti porobione. Natomiast tu jeszcze wciąż się zachowały oryginalne jakieś takie, to chyba są tapety albo wykładziny. Podłoga znowu z linoleum. No, jest to w stanie strasznym, ale jeszcze na tyle dobrym, że widać, jak to mogło być urządzone. Widać jeszcze jakieś pozostałości, jakieś nędzne resztki. Na przykład widać tutaj
fragment stołu do ping-ponga, który był, więc prawdopodobnie tu była jakaś świetlica, tu drugi fragment prawdopodobnie tego samego stołu, fotele, potłuczone talerze ośrodka, tak, to prawdziwe talerze, ciekawe, czy chociaż jeden talerz zachował się w całości i prawdopodobnie te talerze tutaj mogły być. Tutaj takie bardzo fajnie zrobione, takie trochę a la gotyk, można powiedzieć, takie szafki. Wszystko wyłożone taką właśnie tapetą. Tak, wszędzie walają się te talerze. Tu druga taka szafka w gorszym stanie. Tu już widać, że wilgoć spływa podczas deszczów, bo tu jest dziura w suficie, więc jak są deszcze czy śniegi, to wszystko spada wprost na tę szafkę i widać, że tutaj już tył tej szafki gnije. W związku z tym ta jest w gorszym stanie niż tamta. O, tutaj znowu drzwi się same zamykają, otwierają od wiatru, bo przeciąg jest. Tu prawdopodobnie stał telewizor w tej skrzynce, więc to no, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa była świetlica po prostu. Zatem ta sala mogła być, nie wiem, może jadalnią na przykład, tak? Tu, jak widzimy, zdążyła już nawet wyrosnąć trawka. Jest taka wilgoć i tak kapie z sufitu, który znowu tak jest pełen dziur, jak widać, że wyrosła traweczka i jakieś krzaczki na ziemi. To jest po prostu już stan przedagonalny co najmniej tego konkretnego budynku. Tak, tutaj musiała być jadalnia, ponieważ tutaj są takie okienka, które przypominają okienka, gdzie się wydaje posiłki, prawda? Posiłki tudzież zwrot naczyń tutaj był też prawdopodobnie. Chyba nawet jest jedna zachowana taca, jest tacka taka tutaj. Coś na niej wyrosło, ale tacka jest. Także tutaj widać, że tutaj po prostu były wydawane posiłki i być może talerze, brudne naczynia też tutaj zwracano. Pod tą warstwą igieł jeszcze kawałki, fragmenty posadzki. Wszystko też już nadpalone. Błazeria zerwana na tym odcinku, ale widać, że było to wyłożone błazerią. No właśnie, tutaj widać, jak wygląda dach, strop. No i tutaj mamy zapewne kuchnię, tak? Skoro to była jadalnia, to tutaj była kuchnia. I tutaj też jeszcze zachowały się bardzo, bardzo niewielkie fragmenty wyposażenia, czyli jakieś stoły, gdzie prawdopodobnie robiono, nie wiem, kluski, nie kluski, różne inne rzeczy. Piec, fragmenty pieca i to był chyba piec węglowy, z tego co tutaj widzę, z kaflami. Więc na tym piecu być może też gotowano. Jakieś szafki, gdzie pewnie też trzymano talerze, etc. No tutaj się już właśnie załamał sufit. Być może ktoś sobie zrobił drabinkę, żeby wejść wyżej, ale naturalnie ja tego robić nie będę, zważywszy na stan techniczny tego sufitu. I co jeszcze? I tutaj właśnie mamy jakiś ciekawy dokument. No proszę bardzo. Obsada ról aktorskich. Dyżurny planu, konsultanci. Dozorowanie obiektów, sprzątanie obiektów, obsada ról aktorskich. Proszę bardzo. Jako lektor, umowa za dzień oraz stawki. To jest niesamowite. Nie wiem, jaki to jest rok. Tu jest napisane. Tak, 2008 i 9. Tak, 2008 i 9. Stawki, czyli na przykład 7500 zł. Razem ogółem 49500 zł. A na przykład 3000 zł za lektorowanie przez jedną godzinę. No, można sobie żyć, można sobie żyć. Kto zarabia też dobrze? Oczywiście. Za 2 godziny dostał 8000 zł, czyli razem 16000.
No, w 2008-2009 roku 16 tysięcy, a tym bardziej 40 tysięcy, to były naprawdę duże pieniądze, tak? Także, no to jest bardzo ciekawe. A tutaj jest jakiś tekst piosenki, nie wiadomo. Papierosy, to po papierosach już pustych oczywiście. Tak, no i tutaj ciekawe swoją drogą, co to jest za dokument, z jakiego planu, co tutaj było kręcone w 2008-2009 roku i dlaczego to się znalazło w pomieszczeniach kuchennych. No dobrze, i to była pewnie chłodnia, lodówka, taki tutaj piec był zrobiony ze specjalnych cegieł ceramicznych. Są takie piece. Pamiętam, że w jakimś ośrodku wypoczynkowym opuszczonym też takie piece były, w Miałkówku chyba. Tu ciekawa rzecz, jakaś skarbnica. Skarbnica słojów z, niektóre z nich nieotwarte, z jakimiś chyba przetworami. Z tego co widzę, jakieś kompoty, nie kompoty. Tak. Także to niesamowita rzecz. Jakieś płyny tutaj, o proszę bardzo, jakieś truskawki czy maliny. Się zachowało to wszystko. Tak. Niesamowita sprawa. I tutaj, tu to pewnie były pomieszczenia zaplecza kuchennego. Tu jeszcze jedna duża lodówka, tak, taka chłodnia. To nie mam pojęcia, co to jest, to urządzenie. Ale zobaczmy, co tutaj jest. Trzeba przycisnąć. Co tutaj jest dalej? O. Aha, tu kanciapa. Czy pewnie trzymano tutaj. A nawet jest, nawet widać, co tu trzymano, tak? Tutaj są jakieś obrusy i firanki. Wszystko już oczywiście spleśniałe, bo dach znowu przedziurawiony. Tak, ale tutaj właśnie o, są złożone jeszcze obrusy. Tam też sterta. Wszystko to oczywiście pleśnieje obrzydliwie już. Ale tak, to była jakaś po prostu kanciapa taka do trzymania różnych rzeczy. Tu jeszcze się zachowało jakieś talerze. Tak, i tutaj kolejny przetwór bliżej niewiadomego pochodzenia. Czy to owoce były, czy mięso, nie wiem. W każdym razie to niesamowite, że to wszystko niszczeje. Wszystko jest w takim stanie po prostu no, przedagonalnym albo diagonalnym. Tu była rozdzielnia elektryczna po prostu, czyli pomieszczenie takie całkowicie gospodarskie. I tu była pewnie, tu jeszcze jest w miarę najczyściej, bo tutaj jest sufit się zapadł tylko w tym miejscu i w tym miejscu. Tak, tu był prysznic i tu jest pewnie toaleta dla personelu kuchennego. Tak. Proszę bardzo, duchy oddychają. No właśnie, i tu jeszcze jakaś kolejna szafka. Płytki niezbite. No ciekawe. No i to jest właściwie całe to pomieszczenie. Tu jeszcze mamy wejście do kuchni, ale to już tutaj byliśmy chyba, prawda? Tak, to jest wejście do kuchni od drugiej strony, czyli zrobiliśmy kółeczko po prostu, tak? Tu już byliśmy. No z tego wszystkiego, oprócz tych przetworów, które się jeszcze zachowały, no najciekawsza jest ta lista, a tu mamy drugą listę. Zobaczmy, co tutaj jest. Sprawdźmy. Mogę wszystko. Ominęłem mnie coś tam. Jakiś tekst, ale tutaj mamy kolejne. A nie, tym razem to jest zakup sprzętu. Mikrofon dynamiczny z kablem, mikrofon pojemnościowy z kablem. Tak, to jest kosztorys wykorzystania sprzętu. No ale najbardziej fascynująca jest ta lista, prawda? Lista płac za jakiś plan zdjęciowy, dzień zdjęciowy. No dobrze. Zastanawiam się, czy będę mógł opublikować tę listę płac, prawda? Bo to jednak jest. No, było nie było dane prywatne. Dobra, wychodzimy tędy.